Cześć, tu Anno. Dzisiaj nauczę Cię, jak namierzać informacje na temat ludzi w internecie za pomocą darmowych narzędzi, a konkretnie jednego darmowego narzędzia, Maltego. Nie marnując czasu, idziemy do komputera. Aby rozpocząć pracę z Maltego, musisz go uruchomić i zalogować się do niego. To znaczy, że potrzebujesz mieć konto. Konto zakładasz na stronie producenta. Ja jestem zalogowany, więc klikam tylko nowy dokument i rozpoczynam nasze śledztwo. Jakie śledztwo będziemy prowadzić? Chcemy dowiedzieć się jak najwięcej na temat jakiejś, załóżmy, organizacji terrorystycznej. Niech to będzie na przykład niebezpiecznik.pl. Przykładowo, jeżeli wiesz jakieś informacje na temat tej firmy, kto tam pracuje, jakie mają adresy mailowe, możesz sobie stąd wybrać te punkty wejścia. Zakładamy, że ty wiesz absolutnie nic, więc jedyna rzecz, jaką znasz, to jest nazwa domeny. Klikasz na domenę, drag and drop tutaj i ustawiasz niebezpiecznik.pl. Klikamy prawym klawiszem myszy, all transforms i play. Robią się jakieś dziwne rzeczy, których nie musisz rozumieć. To chwilę zajmie. I teraz mamy rozpracowaną domenę. Co się dowiedzieliśmy? Przede wszystkim adresy mailowe. Ja sobie zmniejszę, tak? Widzisz, ile danych tutaj jest. Mamy adresy mailowe wyciągnięte. To są adresy mailowe pracowników plus jakichś skrzynek specjalnych. Na przykład security niebezpiecznik, pentesty niebezpiecznik, redakcja niebezpiecznik. Czyli mamy już punkty wejścia. Gdybyśmy chcieli na przykład zastosować jakiś atak socjotechniczny, to już wiemy, do kogo pisać. Następnie mamy informację, że ich serwery mailowe siedzą sobie na Google, a więc jest to Gmail. Mamy też informację, że są ukryci za Cloudflare'em. Wiemy w takim razie, co ich cache'uje, więc atak typu DDoS na przykład nie przejdzie. Następnie mamy tu pule adresowe. Wiemy, w jakich pulach adresowych ukryte są ich serwery. Nie zastawiam tych informacji, bo to są informacje publiczne. Każdy z Was, jeżeli uruchomi tą aplikację, dowie się tego samego. Następnie takie ikonki ludzi. To są ludzie, którzy w tej organizacji pracują. No i tu mamy na przykład Piotr Konieczny. Zaskoczenie, prawda? Są inne znane osoby, na przykład tutaj mamy gwiazdę, Mrugalski Jakub, ja. No i teraz chcemy dowiedzieć się czegoś więcej na temat mnie. To co robimy? Klikamy sobie na naszą ofiarę, odciągam ją na bok i teraz co robię? Zrobię sobie takiego zooma na mnie i po zaznaczeniu klikam prawy All Transforms. Daję tutaj no, nie chcę się logować nigdzie, daję run. Wszystko na domyślnych ustawieniach. Znowu dzieje się magia i mamy informację na temat Mrugalskiego. Co wiemy o Mrugalskim? Damy sobie zoom outa. Wiemy, że Mrugalski posługuje się trzema adresami mailowymi. jakub@mrugalski.pl, anno@uwt.org oraz jakub@mrugalski.niebezpiecznik.pl. Świetnie. To w takim razie dowiemy się, co to za Anno jest. Klikamy tutaj, prawy, All Transforms. Dochodzenie dalej, damy run. I co widzimy? Widzimy, że adres anno@uwt.org należy do kogoś, kto posługuje się pseudonimem Anno. Mało tego, ten gość prowadzi stronę uwt.org. No dobra, bierzemy uwt.org, klikamy tutaj, znowu sobie zoomujemy i robimy dochodzenie. Co to za strona? Może kolejni terroryści? Prawy klawisz myszy, momencik, damy sobie tak, prawy klawisz myszy, All Transforms i znowu trwa dochodzenie. I mamy kolejne informacje na temat UWTeamu. Dokładnie tak samo to wygląda, jak w przypadku naszego niebezpiecznik.pl na początku. Wiemy, że UWT.org jest prowadzony, tutaj jest taka ikona firmy, przez firmę należącą do Jakuba Mrugalskiego. Wiemy, że korzysta on z takich oto usług tej firmy, takiej firmy oraz takiej firmy. Dobra. Następnie mamy adresy typu news.uwt.org, db.uwt.org, czyli dodatkowe nazwy serwerów, które mogą nas zainteresować. Co dalej znaleźliśmy? Wiemy, że poczta jest tak samo na Gmailu trzymana. Mamy sporo różnych serwerów należących do UWT.org. Możemy wszystko to namierzyć. Mamy adresy mailowe, jakieś abuse'y. Wiemy, że ta firma jest w Polsce. No i w zasadzie tyle się dowiedzieliśmy. I w ten sposób, gdy nas coś ciekawego tutaj pochłonie z tych informacji znalezionych, możemy po prostu kliknąć na to, na przykład jest numer telefonu. Do kogo jest ten numer telefonu? Prawy klawisz myszy i dajemy sobie tam transforma. I w ten sposób można robić transformację. Darmowa wersja Maltego ma pewien limit transformacji. Znaczy w którymś momencie dostaniesz komunikat, że no już głębiej wejść nie możesz. Ale przyznasz, że taka ilość informacji, jaką tutaj zebraliśmy, jest tego naprawdę dużo, to jest całkiem niezłe dochodzenie. I w zasadzie tyle potrzebujesz wiedzieć, aby korzystać z tego Maltego. Warto by było, abyś przeglądał sobie, jakie są dostępne tutaj punkty wejścia i użył tego w zależności od tego, co potrzebujesz znaleźć. Jeżeli ten film Ci się podobał, to subskrybuj kanał. To ważne, ponieważ tego rodzaju nagrania pojawiają się tu częściej.
I jeszcze kolejna informacja. Znajomość Maltego nie daje Ci jakiejś mocy superdetektywa, tylko to jest podstawa. Tych narzędzi do przeprowadzania śledztw jest znacznie, znacznie więcej. Jeżeli chciałbyś się dowiedzieć, jak ich używać i jakie to narzędzia, to tutaj w opisie do filmu masz odpowiednie linki do szkolenia, które Ci to umożliwi. Tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę. Unknown.